Nowa przygoda w świecie Gothica 2? Szokujące! Te gry odkryły sekret długowieczności. Chodzi oczywiście o mody. Dzisiaj pokażę Wam modyfikacje do paru gier, które mają już swoje lata. Mimo tego wciąż bywają na ustach wszystkich. Właśnie za sprawą amatorskich produkcji, które rozmachem i zamiarami często mogą przyćmić pełnoprawne projekty. Przygotujcie się na ostrą przejażdżkę. I dużo kanciastych obiektów, bo niektóre z tych gier są tak stare, że mają po prostu słabą grafikę. Ale co z tego, dzięki modom są wciąż piękne. Skyrim to prawdziwa modowa kopalnia i w produkcji jest wiele różnorakich modów do tej gry, chociażby takie perełki jak Skywind czy Skyblivion, a więc próby przeniesienia Morrowinda i Obliviona do silnika Skyrima. Czekamy też na fabularne przygody pokroju Odyssey of the Dragonborn, Lordbound czy Expedition to Atmora. Ja postanowiłem wyróżnić natomiast jeden z najbardziej ambitnych projektów, Beyond Skyrim. Jak sama nazwa wskazuje, jest to próba umieszczenia w grze Bethesdy wszystkich brakujących zakamarków Tamriel. Czy z takimi rozmiarami uda się osiągnąć cel? Cóż, przemawiają za tym dwie rzeczy. Po pierwsze, nad każdą prowincją pracuje ponoć osobna ekipa. Po drugie, dosłownie na dniach wypuszczono Beyond Skyrim Bruma, a więc jeden z elementów składowych całego przedsięwzięcia. W Brumie, poza tytułowym miastem, dostajemy przylegające do niego krainy i zawartość porównywalną z DLC Dragonborn. Jeśli uda się utrzymać taki poziom i rozmach w następnych częściach, dostaniemy mega moda, który na stałe zapisze się w historii. W tym zestawieniu znajdziecie wiele RPGów, bo to one często stanowią podłoże dla modów fabularnych i po prostu rozbudowanych. W czołówce gatunków dających podobne możliwości są zdecydowanie strategie. Takie na przykład Star Wars Empire at War Forces of Corruption wyszło ponad 10 lat temu, a do dziś jest atrakcyjne dla moderów. Jednym z ciekawszych powstających projektów jest Yuuzhan Vong at War, który skupia się na tytułowej rasie. Mod w obecnej postaci powstaje ponoć od 2012 roku, a ma wprowadzić 300 jednostek, 3 grywalne frakcje, 7 pomniejszych frakcji, przerobioną mapę galaktyki z setką planet i wiele poprawek w rozgrywce. Autorzy zamierzają na przykład podrasować system technologii, czy chociażby rozbudować motyw stawiania kosmicznych pól minowych. Na forach znajdziecie mnóstwo szczegółów odnośnie rozgrywki. Ważną informacją jest to, że planowana data premiery to początek 2018 roku. Samo Star Wars Empire at War otrzyma więcej interesujących modów, w tym chociażby Galaxy at War The Clone Wars. Im więcej czasu mija od premiery Fallouta 4, tym mocniej zdaję sobie sprawę z głębokości rany, jaką mojej duszy zadała ta gra. Oczywiście czwórka jest sympatyczną... strzelanką. Ma duży świat do eksploracji i parę intrygujących pomysłów. Zabrakło mi jednak rzeczy najważniejszej, wciągającej fabuły, w której moja postać ma coś do gadania. I tak na tle Fallouta 4 w naszych oczach urósł niedoskonały, lecz bliższy falloutowym wzorcom New Vegas. Tak też chyba myśli część społeczności, bo New Vegas, mimo upływu lat, wciąż jest platformą dla modyfikacji. Jedną z nich jest The Frontier, projekt, który śledzi naprawdę mnóstwo osób. W tej produkcji otrzymamy zupełnie nowy teren, północną część Stanów Zjednoczonych, o rozmiarach 16 km². Autorzy stawiają na dynamiczną pogodę i zwiększenie znaczenia matki natury. Jednym z podstawowych zagrożeń, z jakimi będzie zmagał się gracz, będą właśnie nieprzystępne warunki atmosferyczne. Oby tylko się udało, bo zapowiada się to mięsiście, a dziura w mojej duszy musi zostać wypełniona jakąś nową falloutową treścią. Mount & Blade Warband wyszło już ponad 7 lat temu, ale wciąż jest na tyle świetną koncepcją, że przyciąga moderów. Jeden z nich postanowił wpisać się w nurt przenoszenia znanych uniwersów do gry studia Tailwords. Po modyfikacjach poświęconych grze o Tron czy Śródziemiu, być może przeniesiemy się do Tamriel, a więc krainy znanej z The Elder Scrolls. Taką sposobność ma dać Tamriel Bloodlines End, mod tworzony przez, jak udało mi się ustalić, dwie osoby, które wcześniej pracowały nad podobnymi próbami. W założeniach ma to być typowy mod przerabiający wszystkie składowe elementy Mount & Blade pod kątem innego uniwersum. Zobaczymy więc rasy, krainy, sprzęt i inne elementy, znane chociażby ze Skyrima. Na facebookowej stronie autorzy napisali w czerwcu, że niedługo mod właściwie osiągnie status alfy. Do dodania została m.in. rasa Argonian. Nie wiem, jak to wszystko wypadnie i czy ułoży się w naprawdę fajną modyfikację, ale wiem, że chciałbym zagrać Lordem Khajiitem. Kosmicznym odpowiednikiem Mount & Blade jako gry, na bazie której powstają mody poświęcone różnym markom, jest m.in. Sins of a Solar Empire Rebellion, strategia z 2012 roku, a więc stosunkowo młoda, przynajmniej jak na te zestawienie. To tutaj można znaleźć powstający mod gwiezdnowojenny Thrawn's Revenge 2 Ascendancy czy Sins of the Prophets, a więc modyfikację rozgrywającą się w uniwersum Halo. Ja postanowiłem skupić się na Dawn of the Reapers, modzie opowiadającym o świecie Mass Effecta. Wziąć udział w typowych dla tej serii konfliktach z perspektywy dowódcy
dowódcy, a nie, nie wiem, komandosa, nie wiem kim komandor Shepard jest. Czyż to nie jest kusząca wizja? Założenia są proste, tytułowi żniwiarze powrócili i atakują z pełną mocą. Musimy powstrzymać ich dowodząc armią i rozwijając technologię, albo po prostu wcielić się w żniwiarzy i dokonać zniszczenia. Na potrzeby moda autorzy opracowali stosowne frakcje i przenieśli jednostki znane z Mass Effecta. No i wygląda to naprawdę nieźle, a co więcej jest od dawna grywalne. Problem stanowi to, że nie wiadomo jaki jest status tego moda. Autorzy od paru miesięcy nie dają znaku życia. Albo pracują w pocie czoła, albo żniwiarze namierzyli ich kryjówkę. A na koniec prawdziwa klasyka, bo jednym z powstających modów, które budzą największe zainteresowanie w Polsce, są zdecydowanie Dzieje Corinis, a więc modyfikacja pamiętnego Gothica 2. O statusie Gothica w naszym kraju mówić chyba nie trzeba, to pozycja kultowa i wciąż bardzo popularna wśród graczy. Dzieje Corinis są natomiast niezwykle ambitnym przedsięwzięciem, które rozbudza wyobraźnię także rozmachem produkcyjnym. Wystarczy przypomnieć, że autorom udało się pozyskać głosy Małgorzaty Potockiej, Adama Baumana i paru innych znanych aktorek i aktorów. Sam mod ma być prequelem serii przedstawiającym wydarzenia sprzed powstania magicznej bariery. Całość ma ukazać się w dwóch częściach, w których odwiedzimy kolejno wyspę Vadus, a później tytułowe Corinis. W modzie mamy też otrzymać historię rozmiarów tej z podstawowej gry, w której jednak zabraknie bezimiennego. No chyba, że gdzieś pojawi się w tle. Ciężko powiedzieć, czy te pięknie brzmiące obietnice uda się spełnić. Nie pozostaje nam nic innego jak kibicować i liczyć na emocjonujący powrót do jednego z najbardziej lubianych u nas uniwersów. Ta lista mogłaby ciągnąć się jeszcze długo, bo jest mnóstwo innych starych gier, do których powstają interesujące mody, ale postanowiliśmy poprzestać na tym. Być może sami pracujecie nad czymś ciekawym, albo śledzicie jakieś ciekawe modyfikacje. Dajcie znać, bo to przy okazji świetna okazja, żeby przypomnieć stare, ale bardzo dobre gry. Dziękuję za uwagę, cześć!